Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszek, miesięcznik My Company Polska. Witam z naszego studia na poznańskim Impakcie. Moim gościem jest pani Beata Frankiewicz-Boniecka, dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Bank Pekao S.A. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie trochę o zrównoważonym rozwoju, więc może takie pytanie początkowe na otwarcie. Zrównoważony rozwój, czy to modne hasło, które firmy sobie mogą wykorzystywać marketingowo, czy hasło, za którym już idą realne działania w każdym sektorze? Znaczy ja mam nadzieję, że nie prowadzi to do tego, żeby wykorzystywać to tylko marketingowo i to, co my widzimy, to tak naprawdę przez ostatnie lata olbrzymie zainteresowanie, no z perspektywy banku to oczywiście finansowaniem, ale wszystkimi inwestycjami, innowacjami w sektorach, właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. My jako bank oczywiście uczestniczymy trochę jako ta część krwioobiegu, pompując pieniądze do poszczególnych firm. Natomiast samo to, że przez lata ostatnie powstało bardzo dużo produktów nastawionych na wspieranie przedsiębiorczości w obszarze ESG, w szczególności tej części prośrodowiskowej i tej zrównoważonej, o której pan redaktor pytał, no to ewidentnie pokazuje, że z jednej strony jest potrzeba, a z drugiej strony banki, instytucje finansowe muszą na nią odpowiadać. Produkty rynku bankowego, kapitałowego, właściwie jesteśmy w stanie też prefinansować dotacje, więc wydaje mi się, że wszystko mamy. Ważne, żeby iść do przodu teraz. No właśnie, pytanie o świadomość jakby przedsiębiorców. Czy oni są świadomi tego, że takie instytucje właśnie jak banki oferują szereg tego typu produktów czy narzędzi, które mogą wspierać ich działania w zakresie czy to ESG, czy to zrównoważonego rozwoju? Ja odpowiadam za segment klientowski, więc powiem tak, przez ostatnie lata właściwie w każdej rozmowie pojawia się ten aspekt, bo trzeba też powiedzieć, że banki chcąc promować pewien rodzaj podejścia, no też oferują pewne preferencje, ale też pokazują, w jaki sposób kształtować te produkty, o których mówiłam chociażby. Tam są zaszyte kwestie preferencji cenowych czasami. Są cele, które dane firmy muszą spełnić, tak zwane KPIs, czy to na przykład zmniejszenie ilości emisji CO2, czy wychwytywania metanu, w zależności od spółki, o tym, o jakiej branży gospodarki mówimy, ale to pokazuje, że banki też stymulują z drugiej strony przedsiębiorców. Więc wydaje mi się, że to takie sprzężenie zwrotne działa. I to widać na co dzień. My tak naprawdę no, 3 lata temu, jak mówiliśmy o strategii ESG, dzisiaj właściwie wszystkie duże firmy mają ogłoszoną taką strategię, duże banki, instytucje finansowe, giełdowe. My też powiedzieliśmy, że przez 4 lata chcemy na rynek wpompować 30 miliardów złotych. Jest to znacząca kwota. W tym roku mamy koniec strategii. Prawie nam się już to udało, bo oczywiście jeszcze nad tym pracujemy. W związku z tym no, też to pokazuje, o jakich pieniądzach my mówimy. Tak? I mówimy oczywiście o rynku kapitałowym, bo my też wspieramy przedsiębiorców i naszych klientów emisji obligacji, wszystkich ESG, ESG zrównoważonych właśnie, związanych z ratingiem ESG, ale też wszystkimi kredytami. Więc tak naprawdę kwota jest duża, ale też potrzeby są ogromne. No, ta transformacja chociażby przemysłu energetycznego no, to jest grube kilkaset miliardów właściwie dolarów i euro, a nawet nie złotych. Znaczy, rzeczywiście te potrzeby są gigantyczne. No teraz chociażby jesteśmy w trakcie tych zmian związanych z raportowaniem śladu węglowego i też usłyszałem ostatnio taką opinię, że nawet jeżeli dane przedsiębiorstwo nie będzie prawnie zobligowane do tego, żeby raportować, to i tak będzie musiało to robić, bo po prostu firmy z nią współpracujące czy klienci będą jakby takich działań wymagać od nich, żeby w ogóle nawiązać jakieś relacje czy współpracę. Także no... To prawda, no, my rozmawiamy już dzisiaj o łańcuchu wartości, prawda? Bo to nie tylko jest kwestia tego, ile my jako bank emitujemy, mamy własne emisje, liczymy to, ale też nasi klienci, nasi dostawcy. Dokładnie. Więc my musimy mierzyć cały ślad węglowy i stąd pojawiają się już od kilku lat, tak naprawdę no, to raportowanie, tak jak pan wspomniał, obligatoryjne będzie dla tych mniejszych firm za chwilę, ale od kilku lat już pojawiają się kwestionariusze, w którym my też jako bank musimy naszym klientom deklarować, jak wyglądają nasze działania w tym obszarze. Ile mamy tej emisji CO2, jak wyglądamy ze strategią dekarbonizacji, więc tego jest dużo, raportowania jest dużo, ale tak na koniec dnia nie chodzi o raportowanie, prawda? Tylko chodzi o to, żeby faktycznie być sfokusowanym na to, żeby w danej działce coś zrobić.
No i każdy ma tam swoje poletko. No i to też jest rola ogromna właśnie takich banków, żeby pokazywać, jak oni to robią, no bo my rozmawiamy z tymi małymi i średnimi przedsiębiorcami i powiem szczerze, że oni są trochę przerażeni, bo oni po prostu nie wiedzą, jak raportować. Są różne kalkulatory, różne przeliczniki, więc jeżeli jest taki, powiedzmy, partner biznesowy właśnie jak bank, który już to robi, który pokazuje, jak to robi, to podejrzewam, że takiemu małemu czy średniemu przedsiębiorstwu też będzie to prościej później wykonywać. Na pewno. My też oferujemy naszym klientom, tym mniejszym, bo te duże firmy oczywiście mają całe działy, które się zajmują raportowaniem ESG, ale im mniejszy klient, tym, tak jak pan powiedział, no też nie do końca chce tworzyć, bo to jest dla niego kosztochłonne, prawda? Całe działy, które się tym zajmują, więc oferujemy kalkulatory śladu węglowego, ale co ważniejsze, ja myślę, że w ramach procesu kredytowego też, bo wspominaliśmy o finansowaniu, my też zaszywamy pewne cele, które są związane chociażby z emisją CO2 i tak dalej, i pokazują, jak spółka powinna się rozwijać, czyli jeśli na przykład przychodzi do nas spółka, nie wiem, z branży kawowej i do tej pory ich fusy kawowe, mówiąc krótko, to był odpad, na ten moment one mogą być wykorzystane w procesie wytwarzania pary w kotle biomasowym. Efekt jest taki, że CO2 się zmniejsza, więc my im pokazujemy, słuchajcie, startowaliście z tego poziomu, chcemy, żeby cel był taki i w związku z tym dostajecie preferencję finansową taką. To wszystko jest powiązane i też staramy się pomóc tym mniejszym przedsiębiorcom w tym obszarze, bo zdaję sobie sprawę, że on jest bardzo wymagający, chociażby pod kątem raportowania. Jest bardzo fajny startup polski, Ecobin, który się zajmuje właśnie przerabianiem fusów kawowych. Nawiązał ciekawą współpracę, teraz będzie stawiał dużą fabrykę, ale teraz uwagi o tym. Czyli jest, jakby wszystko się zgadza. To na zakończenie, jakoś tak w ramach takiego podsumowania, czy ten zwrot i ta zmiana w kierunku takiego zrównoważonego rozwoju jest równie mocno widoczna w każdym sektorze polskiej gospodarki, czy są takie sektory, gdzie bardziej jest to wszystko na świeczniku? Tak, na pewno transformacja przemysłu energetycznego to jest rzecz, o której bardzo dużo się mówi, bo to na nas wszystkich działa, tak? I tam faktycznie są potrzebne duże pieniądze, żeby zainwestować w odnawialne źródła energii, w farmy wiatrowe, także morskie farmy wiatrowe, to taka nowość w Polsce, te tak zwane offshore morskie farmy wiatrowe. Myśmy też jako bank sfinansowali pierwszą, więc mogę powiedzieć, że też już czegoś się nauczyliśmy jako Polska, ale myślę, że ten trend jest dzisiaj widoczny w każdym przemyśle, w każdej części naszej gospodarki, głównie dlatego, że tak naprawdę podejście proekologiczne wymaga od tych producentów kawy do wielkich koncernów energetycznych myślenia o tym, jak za chwilę będzie wyglądał świat. I jeśli my jesteśmy pewni, a myślę, że jesteśmy, że proekologiczne działania są immanentną częścią naszego świata, to nie ma od tego odwrotu. I we wszystkich, ja powiem tak, my mamy przegląd całości gospodarki, powiedziałabym, że we wszystkich częściach naprawdę dużo się dzieje w tym obszarze. Okej. Okay. Szukam jakiejś puenty do naszej rozmowy i być może trochę to pragmatyczno-cynicznie zabrzmi, ale bycie eko się po prostu opłaca. Opłaca się. Opłaca się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Beata Frankiewicz-Boniecka. Dziękuję.